Poranek Radia Tok FM. 7:43 minęła. Pan Grzegorz Schetyna, pierwszy wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie redaktor. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, dzień państwu. Dzień dobry, panie marszałku. No i pan premier nie zwolnił pani minister Muchy. Wszyscy przeprowadzają teraz sądy. Dobrze zrobił czy źle? A pan co uważa? No ja uważam, że nie miał wyjścia, bo była tak wielki festiwal się rozpoczął ataku na minister Muchę. A bez tego festiwalu powinien ją był wyrzucić? To jest inna sprawa już. Analizy jej skuteczności, rozwiązywania problemów. Ale ten festiwal, wie pani, ja mam takie wrażenie, że on po prostu, że doszło do już... No mało brakowało, żebyśmy nie byli świadkami z przyjmowania zakładów. Czy minister Mucha odejdzie, czy też nie. No przecież zrobiło się no, z tego... No ja miałam wrażenie, że przyjmowano zakłady. No, tak to naprawdę wyglądało. Więc to już było takie... No już naprawdę doszło do przesady, bo okazało się, że minister Mucha jest winna wszystkiemu i że musi odejść. Ta presja była wielka i opozycji, i mediów. Więc nie dziwię się, ale merytorycznie pan uważa, że powinien był ją zwolnić? Nie było tutaj miejsca na merytoryczną analizę. Tak uważam. Właśnie przez tą presję. Natomiast spokojnie bym zastanowił się i mam wrażenie takie, może nawet można powiedzieć przekonanie, że ten raport, który zlecił do zrobienia, gdzie jest problem z decyzją, kto jej nie podjął i kto doprowadził do tej kompromitacji z dachem i z odwołaniem meczu Polska-Anglia, że ta wiedza wynikająca z tego raportu pozwoliła mu tę decyzję podjąć, czy tak naprawdę nie podjąć, to znaczy zostawić minister Muchę i przyznać, że to nie jest, nie jest jej wina. Nie znam, ale rozumiem, że ta wiedza, która tam się znalazła, zasugerowała mu taką decyzję. Pan pobiera Zbigniewa Bońkę na prezesa tego Związku Piłki Nożnej, czyli na króla Polski, jakbym powiedziała, bo to najważniejsza zdaje się osoba w państwie staje się w tej chwili, bo słyszałam, że to pana frakcja go popiera. Ktoś kiedyś powiedział, że w Polsce są trzy najważniejsze stanowiska: prezydent, premier i prezes PZPN. No właśnie. Ja nie mam. Nie, ja uważam, że jest czas na, podobnie jak wielu, myślę, miliony Polaków, że jest czas na odnowę dla. Ale jest pan za Bońkiem? Piłki. Ja uważam, że albo Bońek, albo Kosecki to są dwa nazwiska, które są nowe i dają szansę na zmianę. Optymalny dla mnie jest sojusz tych dwóch byłych piłkarzy, a obecnie kandydatów na szefa. W Polsce jest trudno czasami stworzyć koalicję. Nie zawsze tak się dzieje. Ale oni i tak będą się musieli z tymi pozostałymi dogadać. To co to za zmiana będzie? Nie mam takiej pewności, takiego przekonania. Jeżeli obaj znajdą w sobie tyle otwartości i elastyczności, żeby zbudować porozumienie między sobą. Każdy musi się posunąć, żeby doszło do kompromisu. To uważam, że jeden i drugi są dobrymi kandydatami na to stanowisko. Czyli jeden mógłby być prezesem, a drugi wiceprezesem. Na przykład. Prawda? Znaczy, a tak, pracuje pan nad takim porozumieniem? Byłem pytany. Nie jestem zaangażowany. No ale sport jest pana pasją. Uwielbiam, piłka, tak. Piłka nożna też. Tak. Zna pan wszystko. Kocham sport i zależy mi na tym, żeby ta zmiana w polskiej piłce była trwała i żeby naprawdę przyniosła coś dobrego w perspektywie czasu. I angażuję się, trzymam kciuki, żeby tak się stało. Ale też uważam, że wprost wpływ polityki na środowisko piłkarskie może zaszkodzić. Nie chciałbym, żeby było tak jak kiedyś, że to polityka wyznacza prezesów, czy politycy szczególnie. A chciałby pan być ministrem sportu? Nie mam takich, nie mam takich ambicji. A to ciekawe, nie? Kiedyś chciałem jeszcze, lata temu, teraz nie wiem. Teraz panu... Przeszło. Bardzo premier musiał dyscyplinować posłów, żeby zagłosowali za odrzuceniem tego projektu Solidarnej Polski zaostrzającego ustawę. Nie miałem takiego wrażenia, żeby to był... Groził, Leszek Miller sugerował, że groził, że powyrzuca z list poselski. No, słyszałem to. Nie było tych sugestii. Ja byłem zaskoczony, że nie było takiej sytuacji właśnie przełomowej, czy jakiejś bardzo nerwowej, czy emocjonalnej, bo wiele rzeczy się zdarzyło od tamtego głosowania. Nie wiem, pewnie pani redaktor też miała takie wrażenie, że ludzie dochodziło do nich z każdą godziną i z każdym dniem, co zrobili. Przestraszyliście się wizji rozłamu w Platformie? Bardziej przestraszyli się ci ludzie, którzy głosowali inaczej niż
niż wskazywała logika. Powrotu tej wojny o aborcję. Czyli nie chodziło o rozłam platformy? Raczej bo nie. Bo wszyscy wysnuli, znaczy bardzo wielu komentatorów, nie wszyscy, wysnuli z tego wniosek, że to oznacza rozłam platformy. No bo zawsze tak jest, czy te, jak, jeżeli, wtedy, kiedy były te głosowania jeszcze poprzedniej kadencji, zawsze tak było, że te kilkanaście osób głosowało inaczej niż reszta, ale to nie zmieniało decyzji i platformy. Ale ma pan świadomość, że wszyscy czekają, kiedy platforma pęknie, bo to wtedy podobno ma się coś w polskiej polityce zmienić. No i jakkolwiek właśnie to jest jeden przypadek, drugim, tym pierwszym czy drugim przypadkiem jest minister Mucha, czyli zmiany w rządzie. Wszyscy czekają i trzymają kciuki za to, żeby był problem z platformą, bo to może otworzyć jakieś możliwości innym partiom politycznym. A będzie problem? Nie sądzę, nie wydaje mi się, że akurat trochę sam na własne życzenie stworzyliśmy sobie problem z głosowaniem odnośnie, tym poprzednim głosowaniem odnośnie tego projektu. Ja mam wrażenie, że w ogóle na własne życzenie stwarzacie sobie wiele problemów, dlatego, bo tak jak obserwuję, to mam wrażenie, że to się zrobił taki, nie wiem, klub, partia takich wolnych elektronów, w których każdy ma swoje zdanie, swoją frakcję, bo już trudno się doliczyć tych frakcji. Ale przyzna też pani redaktor, że to jest, bardziej jesteśmy zakładnikami mediów i pisaniem takich historii wewnątrz platformy. No jak chodzicie i opowiadacie, no to potem dziennikarze o tym informują. No tak. Nie mam takiego wrażenia, żeby sytuacja wewnątrz platformy była, powodowała możliwość jakiejś zmiany, czy tworzenia jakiejś frakcji, czy jakichś kłopotów. Nie uważam. To jest partia, która jest oczywiście otwarta, spluralizowana, zróżnicowana i tego nie ukrywamy, ale to jest partia, która jednak daje gwarancję takiego elementarnego bezpieczeństwa. Pan jest liberałem. Zawsze się pan deklarował jako liberał jeszcze poprzedniej kadencji. Niektóre takie mniej liberalne pomysły premiera nawet dystansował się pan od nich. I co pan sądzi na ten taki zwrot polityczny, który się w tej chwili w Platformie dokonuje, wyraźnie w stronę większej obecności państwa w gospodarce? To jest trudne dla mnie, zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Ja wiem, że sytuacja jest trudna. Błagam, nie mówcie diabeł tkwi w szczegółach. Zawsze problem jest, jeżeli odkrywamy zapisy konkretne już, z których wynika właśnie ta nowa jakość. Myśli pani o tej spółce Polskie Inwestycje pewnie. Między innymi, ale w ogóle takie jest nastawienie, prawda? Że więcej państwa, że to jest taki czas, kiedy państwo musi energicznie w niektóre sfery ingerować, żeby przez ten czas potencjalnie kryzysowy przejść. Ale to trochę jest tak, jak jeżeli jest kryzys, jeżeli on puka do bramy i stworzy zagrożenie, to też się centralizuje pewne rzeczy, prawda? Znaczy, żeby mieć możliwość wpływu, żeby mieć możliwość szybszego reagowania. Ja nie jestem doktrynerem, bo wiem, że ten przejście 2013 roku może być absolutnie kluczowy dla nas teraz i najważniejsze, żeby dać sobie radę i z tym kryzysem i być znowu na wierzchu. Więc poczekajmy. Ja uważam, że to jest intrygujący pomysł, jeżeli on się uda, jeżeli przyniesie rzeczywiście ulgę polskim przedsiębiorcom, jeżeli napędzi, uruchomi tą politykę kredytową, bo o to w tym przecież chodzi. Zobaczymy. Znaczy, sprawa jest otwarta, pomysł jest ciekawy. Nie do końca liberalny, tak bym powiedział, ale tak jak powiedziałem, sprawa jest, sytuacja jest trudna. W ogóle ogłoszono, że premier dokonuje takiego zasadniczego przewartościowania jakby swojej polityki. Postawia na udział państwa w gospodarce, co nie jest typowe, ale tak jak powiedziałem, to nie wynika z jego przekonań czy poglądów, tylko sytuacji aktualnej, budżetowej także. I chęci przejścia przez trudny czas kryzysu suchą stopą. No, to a jednocześnie temu towarzyszy jednak próba wyjścia z jakiegoś takiego impasu w niektórych przynajmniej kwestiach światopoglądowych, choćby in vitro. Czy to znaczy, że co, że w Platformie w ogóle wieją takie trochę inne wiatry, czy jest to tylko próba odpowiedzi na to, co się dzieje wokół, czyli jakby reakcja? Nie, przy in vitro to uważam, że to jest też chęć, bo to jest jakby w drugą stronę spojrzenie, prawda? Że to jest chęć przełamania tego impasu, no, pokazania, że nie powinno być tak, że problem, który jest w klubie, czy różnice, które są w klubie Platformy Obywatelskiej, wpływają na to, że my nie możemy podjąć tutaj decyzji. I tak rozumiem właśnie ratyfikację konwencji bioetycznej, ten program ministra Rukowicza, program zdrowotny, plus zgoda na przygotowanie wspólnej jednego projektu ustawy, że to
przełamuje ten impas. Bo tak słyszę, że podobno jest, tak, ale nie wiem, czy jest. Tak to rozumiem, że to jest ten kompromis. Oczywiście już nie będę mówił o diable i o szczegółach, ale będę mówił o konkretnych zapisach, ale tam ta zgoda już lubił. Ale panu bardzo... się w ogóle ten pomysł premiera, żeby rozporządzeniem pewne procedury zdrowotne po prostu wprowadzać, podoba? Pan uważa, że to jest wyjście z tego impasu? Ja patrzę na to jako na wymuszenie na Sejmie podjęcie decyzji, to znaczy na zrobienie takiego kroku, jakby przejścia Rubikonu, jeśli chodzi o kwestie bioetyczne i kwestie in vitro. Znaczy, że to tworzy nową jakość, ta decyzja premiera, czy uruchomienie tej procedury w Ministerstwie Zdrowia, powoduje w drugim kroku ratyfikację konwencji bioetycznej, a w trzecim ustawę, że to jest ok, że przesuwamy, czyli że zamykamy tę sprawę. Czyli mamy sekwencję zdarzeń, tak? Tak, uważam, że to jest pokazanie, że jednak chcemy regulować sprawę kwestii in vitro, która jest w Polsce nieuregulowana w ogóle dzisiaj. Więc a kto zbiera haki na Gowina? Nie mam wiedzy, nie mam przekonania. Czytam tylko w jego wypowiedziach, że czuje się jakoś osaczony czy obserwowany. Trudno mi powiedzieć. No nie wręcz, sądzę, żeby wynajęto ktoś... firmę. Nie sądzę, żeby ktoś... No rozumiem, że to ktoś z wnętrza Platformy musiałby wynająć, nie? Żeby... Nie, chyba, nie. Że jacyś, nie wiem, lobbyści od deregulowanych zawodów, Przeciwnicy deregulacji. Myśli pan, że się tak skrzyknęli, żeby... Ograniczenia ilości sądów. Nie mówiąc poważnie, to nie wiem, czy ktoś miałby odwagę tutaj podnieść rękę na ministra sprawiedliwości. A dlaczego? Znaczy, co to jest za podniesienie ręki? To jest puszczenie plotki, to jest najłatwiejsze. No ale kto puszcza plotkę? Nie wiem. Bo na razie to minister Gowin na razie mówi o tym, że jest obserwowany i się haków szuka. Nie, uważam, uśmiecham się przy takim... A Gowin jest w pana frakcji czy w innej? No, raczej jest bardziej, znaczy ja go lata... Ale te frakcje nie pogrywają się nie ma, ideowo. Tak, to jest bardzo... Frakcyjność w Platformie to nie jest coś, co można by napisać i dysertację naukową przeprowadzić. Podejmie pan walkę z Donaldem Tuskiem o przywództwo w Platformie? Wybory w Platformie Obywatelskiej są za 2 lata. No tak, ale to jest najwyższy czas zacząć prowadzić kampanię. Pan Piechociński kiedy przystąpił do kampanii przeciwko Pawlakowi? I z jakim skutkiem, proszę powiedzieć? No, ja uważam, że takie piorunujące uderzenie będzie bardziej skuteczne? Ja uważam, tylko jeżeli Platforma Obywatelska, ja czy ktokolwiek, jakikolwiek inny polityk Platformy Obywatelskiej dzisiaj zacząłby mówić o tym, że chce, że ma ambicje, nie wiem, być szefem, wiceszefem, członkiem zarządu, to znaczy, że nie rozumie, po co jest w polityce. Dzisiaj my musimy razem przejść przez naprawdę trudny czas. Mówię tutaj o Platformie jako całości. A przyjdzie czas też na rozmowę o przyszłości i o następnej kadencji Platformy Obywatelskiej. A kiedy to przyjdzie czas? No wtedy, kiedy rozpocznie się procedura wyborcza, czyli to będzie, bo w Platformie jest tak, że od poziomu ku struktur powiatowych, miejskich. No ale to trwa. Nie, tak, ale to trwa kilka miesięcy, 3-4 miesiące, czyli to jest początek 2014 roku. Przyzna panie redaktorze, że jest naprawdę dużo czasu. Czy będzie jedna lista w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Będziecie forsować ten pomysł listy ogólnopolskiej? Jesteśmy przed debatą o tym. Ja rozmawiałem i z premierem, i z eurodeputowanymi. Ja jestem przeciwnikiem takiego wariantu jednej listy. Z różnych powodów. Po pierwsze, to jest taka antyteza dla powstania Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska powstawała przeciwko listom krajowym jako takim, przeciwko ustalaniu listy, czy porządku listy w Warszawie, w partyjnych centralach. Pamięta pani o prawyborach, tak, jak zaczynaliśmy tak. od tego. I dlatego to było takie bardzo wiarygodne, bardzo świeże i bardzo platformiane. To jest pierwsza rzecz, więc to jest zupełnie obce nam dzisiaj i myślę, że jutro także. Po drugie, i to też jest ważne bardzo, że tam jest w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest zawsze kiepska frekwencja. Ona jest niższa niż przeciętnie i w wyborach samorządowych czy parlamentarnych. My powinniśmy zaangażować się
jednak, jeżeli listy będą pisane w Warszawie, tak, no, to muszą być listy regionalne. Być może, bo wtedy regionalnie jesteśmy w stanie zaangażować i nasze struktury, ludzi, także tych, którzy wybierają parlamentarzystów europejskich, żeby wiedzieli, jak to jest ważne dla całego projektu zmiany i modernizacji Polski, prawda? Bo to są pieniądze europejskie, nowa perspektywa finansowa i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że to będzie bardzo ważne. I z tych powodów uważa pan, żeby zachować obecną ordynację? Można ją zmienić w tych wariantach tego wędrującego mandatu, prawda? Bo nie ma pewności, czyli podziału, ile konkretnych mandatów jest w konkretnych, no bo nie ma w konkretnych okręgach w wyborczych. Chwili, można zmienić część okręgów, ilość okręgów wyborczych, o tym rozmawiać. Natomiast nie rozmawiać o istocie, znaczy nie dyskutować, czy nie poddawać w wątpliwość istoty, czyli regionalnych list. Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Schetyna, pierwszy wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, który na razie jeszcze nie podejmuje walki z Donaldem Tuskiem o przewodnictwo Platformy. Uspokajamy pana premiera. Dziękuję rzecz bardzo. Rzecz się zacznie z wyborami. Dziękuję bardzo. Dziękuję.